Witajcie, ja jestem Michał Wolfram, a dzisiaj zajmiemy się rzutem oka na coś, co nazywa się React Native. React Native to jest framework, narzędzie do wytwarzania aplikacji mobilnych w oparciu o JS, bez poznawania języków programowania aplikacji mobilnych, takich jak Swift czy C Sharp, na przykład jak chodzi o iOS-a, bądź Java lub Kotlina, jeżeli chodzi o Androida. Wytwarzamy tutaj aplikacje wyłącznie w oparciu o JS, stosując pewne wzorce znane z Reacta desktopowego, czy tam webowego. Dzisiejszy film będzie nietypowy, ponieważ ten rzut oka wykonam zupełnie nie mając nic do czynienia wcześniej z Reactem Native, ani za bardzo z deweloperką w JS-ie. Co będzie jeszcze ciekawe, środowisko pracy moje to będzie Windows 10 na maszynie wirtualnej na Macintoshu. Maszyna wirtualna to jest tylko tak jakby półśrodek, natomiast będziemy działali na Windowsie 10, ponieważ to jest środowisko, które częściej się zdarza widzieć niż środowisko pracy właśnie na macOSie. Dzięki czemu trafi to do większej ilości widzów. Więc zaczynamy, bierzemy się do roboty. Piszmy sobie zatem, tutaj jest pozostałość po starym, React Native. Pewnie się dziwicie, dlaczego piszę w notatniku. Otóż dlatego, żeby Chrome nie sugerował mi autopodpowiedzi. Sprawdźmy tą witrynę. Tą oraz tą. W takiej kolejności. Wydaje się, że to jest oficjalna strona. Trochę taka a... Use React Native, czyli to nie jest oficjalna strona. Spoko. Tutaj najprawdopodobniej jest oficjalne repozytorium. A to jest strona po prostu na github.io. Ok, get started. Na początku musimy mieć Node'a. Tak więc ściągnijmy to. Oczywiście pracuję znowu na Windowsie 10. Tutaj mam Activate Windows, bo to jest taka ewaluacja. Mam oczywiście również maszynę z Windowsem 10, która jest aktywowana. Natomiast nie będę jej na te potrzeby takich szybkich filmów odpalał. Node.js. Node.js to jest narzędzie, które pozwala nam uruchamiać programy napisane w JavaScriptie wprost na komputerze, jakby bez dodatkowego jakiegoś tam uruchamiania przeglądarki. Node.js również zawiera tak zwany manager pakietów NPM, czyli Node Package Manager, który pozwala na instalację rozmaitych pakietów, które zostały napisane w JavaScriptie i dają odpowiednie funkcjonalności. Zainstalujemy sobie LTS-a. LTS jest bardziej stabilny. Szybko się pobiera. Nieźle. Tak przeoczyłem na JavaScript, a widać, że instalator chyba jest dobrze zoptymalizowany. No właśnie, jest napisane, że Node.js jest runtime'em, takim środowiskiem uruchomieniowym dla JavaScriptu, zbudowanym na V8. Cokolwiek to jest. React.js pozwala budować aplikacje mobilne, używając wyłącznie JavaScriptu. Posiada taki sam design jak React, pozwalając użytkownikowi skomponować bogate, mobilne UI, używając deklaratywnych komponentów. Brzmi nieźle. Żeby pracować z NPM-em, skorzystamy z naszego poprzednio już zainstalowanego narzędzia Git Bash. Sprawdzimy sobie, czy NPM-a mamy. NPM-a mamy. To teraz started. Spoko. Widzę, że już tutaj wchodzimy w Expo. Expo pozwala na budowanie aplikacji natywnych bez instalacji albo konfiguracji, znaczy instalacji i konfiguracji ani Xcode, ani Android Studio. Trochę pracowałem wcześniej na Xcode'zie. Ciekawe narzędzie, tylko trzeba je bardziej dogłębnie poznać, bo domyślnie można się pogubić, nie znając tego IDE. Na Android Studio jeszcze nie pracowałem, natomiast słyszałem, że jest
bazowane na tych samych komponentach, co na przykład RubyMine, czy PyCharm, czy PHP Storm. Zainstalujmy zatem Expo CLI. Install. G to jest global, że globalnie chcemy coś zainstalować w całym systemie. Expo CLI. No i potem widzę, że robimy po prostu expo init, nazwę w camel case. No i npm start to jest komenda npmowa, która pozwala uruchomić komendę, która jest jakby... Generalnie npm opiera się o tak zwany package JSON, który jest plikiem, gdzie są opisane wszystkie zależności, z których korzysta, nazwa projektu i tak dalej. I tam są również takie komendy, właśnie typu ta komenda start, która pozwala, przypuśćmy, wystartować serwer, czy coś zbuildować, czy coś uruchomić. No i właśnie npm start wyzwala tą komendę, która jest w package JSON właśnie w tym katalogu Awesome Project. Uruchamianie aplikacji React Native, instalujemy Expo Client App. Jak ja Wam pokażę tę aplikację? O, dobra. npm run Android. To pozwoli nam uruchomić wirtualne urządzenie z Androidem, na którym przetestujemy naszą aplikację. O, super, zainstalowało się. Trochę się tych różnych dependencji poinstalowało. Super, 556 pakietów od 414 ludzi rozmaitych. Wow. Napracowali się. Dobrze, przejdziemy sobie do naszego katalogu Projects, w którym byliśmy już ostatnio. Zrobimy sobie folder React Native. No i robimy tą komendę, którą nam pokazali tutaj, czyli expo init my application. Może powinniśmy to odpalić w całym deku. Bo coś się tutaj nie za bardzo chce zadziać. Expo stwierdza, że nie jesteśmy w trybie interaktywnym. No, terminal coraz lepszy widzę. Wreszcie nie pokazują się te paski po bokach, jak sobie skalujemy. Projects, React Native, Expo, init, my application. O, ładnie. I możemy sobie wybrać, co chcemy utworzyć. Czy chcemy mieć zupełnie pusty projekt, czy chcemy mieć jakieś karty, czy jakiś bare minimum, czyli coś zupełnie minimalnego. Sprawdźmy Blanka. OK. Proszę wpisać kilka konfiguracyjnych zmiennych. Name. Ale super! Nie wiedziałem, że terminal Windowsowy ma takie wspaniałe wsparcie właśnie od React Native. Niesamowita. Bije pokłony normalnie. Mega sprawa. Super. Jak widzicie, tworzy nam już tak samo repozytorium gitowe i instaluje wszystkie dependencje. To mi się bardzo podoba. Świetnie jest zrobiony ten loader npmowy. Nie pomyślałbym w życiu, że tak ładnie zrobią integrację z terminalem Windowsowym, gdzie i te wszystkie znaczki, i ten fancy formatting, i to wszystko jest tak ładnie ogarnięte, że to jest po prostu niesamowite. Zawsze myślałem, że tylko macOS jest takim mieszkańcem pierwszej klasy w środowiskach deweloperskich. A tutaj widać, że npm trochę wychodzi naprzód. Takie wrażenie o Macu jako mieszkańcu pierwszej klasy mam od tego, że pracując w Ruby widzę, jak bardzo Windows jest zapuszczony. Jak wiele gemów i różnych funkcji języka jest niezbędnych w Windowsie. A tutaj widzę, że bardzo ładnie to współpracuje z Windowsem. Ten npm, ta instalacja pakietów,
terminal. O! 6 różnych niebezpieczeństw tego niebezpieczeństw bezpieczeństwa. Naruszeń bezpieczeństwa. Dobra, jak widzę, już wszystko się zainstalowało. Zapewne tutaj jakieś repozytorium gitowe. No, trochę się tutaj plików różnych zmieniało. Brak commitów jeszcze. Dobra, npm start. Stworzymy sobie ten serwer aplikacyjny. No i widzicie, tutaj się już, dobra, prosi nas o dostęp do sieci. Damy mu dostęp. Nawet Explorer, albo Access. Oj, nie, Edge, tylko Chrome. Ale dobra, pewnie i tak tutaj jest adres. Tak, 19.002. Wow. Ho, ho, ho. To mi się podoba. Bardzo ładny interfejs, notabene. Metro Bundler, jakiś jeden proces działa sobie. Uruchom na emulatorze Androida. Na emulatorze iOS-a. Tutaj jest jakiś QR code. Z tym, że ten IP jest z naszej... Ty, da się tunel wystawić? Wow. Mega sprawa, czyli... Oni już wpadli na ten pomysł, że możemy pracować w jakiejś bardziej ograniczonej sieci, no bo ta maszyna wirtualna jest za NAT-em w VMware, więc nie uzyskuje adresu IP takiego, który jest dostępny przez na przykład telefony w mojej sieci. Więc normalnie tego nie było widać. Mega. Fajny ten toolbox jest. Naprawdę mi się podoba. Co to jest? Jakieś okienko, coś... Ready, Metro Bundler. Wygląda to naprawdę bardzo tak elegancko. Wow, jak sobie najedziemy, to się powiększa. Kosmos. A na Edge'u? Tutaj na Edge'u tak samo. Jestem zaskoczony, jak ładnie jest to zrobione. I nawet takie ładne miejsce dla napisu Activate Windows. Naprawdę podziwiam was, deweloperzy React Native. Pięknie. Ale sprawdźmy, jak będzie to działało na emulatorze Androida. Error opening simulator. Please connect the device and follow the instructions here to enable USB debugging. Genymotion. Android SDK. Chyba będę musiał coś doinstalowywać, ale nie jestem tego tak super pewien. Było coś tutaj powiedziane o symulatorze. Tak, on simulator or virtual device. Dobra, spróbuję uruchomić kolejny terminal. Ciekawa sprawa, komputer sam mi się włączył. Wow. I na ekranie mam napis BitLocker. No bo prosi mnie o hasło, natomiast chyba chce się zaktualizować. No coś tam świecił, że bardzo, bardzo by się chciał zaktualizować jakieś tam krytyczne patche. Ale ja słynę z tego, że nigdy nie wyłączam komputerów, tylko wolę je zahibernować bądź uśpić. Bo dzięki temu, jak włączę komputer z powrotem, to na ekranie będzie wszystko to taki bałagan, jak sobie zostawiłem. Czyli wszystkie chromy i inne rzeczy. Co jest ciekawe, jestem generalnie bardzo takim perfekcjonistą i lubię mieć na przykład czysty blat, wszystko nie poukładane co do centymetra, a na komputerze mam naświnione 100 okien, czy tam więcej. Dobra. Projekty, my application. A nie, React Native. My application, ok. Dir, nie lubię tej komendy. npm. To zwiniemy. npm run android. No i co on teraz, kolego, na to powiesz? Expo start android. Wow, coś się dzieje. 0.3. A to jest cały czas ten sam proces. DevTools. Wow! Camera app iOS. Wow. Piękne. Czy nie możecie mi jakoś pomóc w instalacji tego
SDK-a, tych innych rzeczy, bo ja bym chciał, żebym miał już to środowisko zainstalowane. A tak się chwaliliście, że nie trzeba nic instalować. Konfigurować jakichś emulatorów, Androidów, Google i innych rzeczy. Coś tutaj było. To. Android Emulator. Okej. Okay. Wiecie, bardzo nie chcę sobie w tej chwili instalować na telefonie żadnych jakichś takich narzędzi. Chętnie bym sobie uruchomił jakiś emulator Androida na przykład. Hardware Acceleration i tak dalej. Dobra. SDK Manager. Android Studio. Czyli będziemy jednak musieli mieć Android Studio. Ok, to zainstalujemy w takim razie Studio. Tu już powinienem móc. Google to mają naprawdę niesamowity ten internet. Patrzcie, patrzcie jak to leci, to jest po prostu niesamowite. 6 MB na sekundę leci. Obraz z Microsoftu pobierał się z prędkością 2 MB na sekundę. Albo 1,5. W każdym razie z Microsoftu się pobierało bardzo, bardzo powoli. A stąd leci po prostu cudownie. Mam wrażenie, jakby obrazy ISO Windowsa 10 były hostowane na jakimś darmowym tierze w Azure. A to leci po prostu bajecznie. Za minutę mamy gigabajt. Znaczy, za jeszcze minutę mamy pobrany ten prawie gigabajt. Więc to mi się bardzo, bardzo podoba. Dobra. Jaki dostaliśmy komunikat o błędzie? Jeszcze raz sobie do niego powrócę. Ctrl-C, dobra. To wyłączamy. To jest po prostu poezja. To jest tak ładnie zrobione, że się po prostu to w głowie nie mieści. No Android device front. Please connect the device and follow the instructions here to enable USB debugging. Jest też jakiś Genymotion chyba. Ale niespecjalnie chciałbym instalować jakiś third party software. Jeszcze raz sobie przejdziemy dotąd. I zobaczymy, co tutaj Google od nas chcą. Dobra, zgodzimy się na te cookiesy. Nie, na razie nie będę się wypowiadał, bo byście dostali negatywny feedback. O, Android Studio mi się skończył pobierać, to mnie cieszy. Generalnie widzę, że bardzo dużo tutaj rzeczy jest napisane w Pythonie. Nie wiem, czy ma mnie to cieszyć, czy nie cieszyć. Generalnie bardzo lubię Pythona. Piękny język. Fajnie się tam programuje. Też ma przyjazny menedżer pakietów, czyli pip. Natomiast zetknąłem się z kilkoma sytuacjami, gdzie Python działa tragicznie. Na przykład, kiedy instalowałem sobie maszynę wirtualną na Fedorze. Tam jest taki menedżer pakietów, który się nazywa DNF. Fedora jest bazowana na systemach takich Red Hat podobnych, czyli na Red Hacie i po części jak gdyby CentOSie. W CentOSie i w Red Hacie mamy menedżer pakietów Yum. Yum jest napisany w bodajże C, C++, w tych językach niskiego poziomu bardzo. Natomiast w Fedorze jest DNF, które jest jakby następcą Yuma, ale DNF jest napisane w Pythonie. Przez co, nie wiem czy przez to, ale duże prawdopodobieństwo istnieje, że właśnie przez to, że DNF został napisany w Pythonie, działał mi na wirtualnej maszynie bardzo, bardzo kiepsko. Trzeba było czekać jakieś 30 sekund, zanim dopiero zaczął tak w miarę wydajnie działać. Zanim się te wszystkie repozytoria poaktualizowały, tego typu rzeczy posprawdzały, to była to rzeźnia, po prostu czekanie na DNF-a, jak zacznie pracę. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś tam ostatniej Fedory. Bo na przykład na mikrokomputerze bawiłem się również Fedorą Orange P, wersja Fedory 22-24 i tam działało to w miarę płynnie. Tylko nie wiem, czy akurat nie podpadało to pod moje kryterium
tego, co na mikrokomputerze powinno działać płynnie, a co nie. Z Pythonem miałem również styczność nieprzyjemną na aplikacji ISH, tak zwane ISH na iOS-a. Jest to taki terminal, który pozwala używać takiego minimalistycznego Linuxa Alpine na iPhone'ach, na iOS-ie. Jest to naprawdę wspaniały program, który pozwala poczuć się praktycznie na Linuxie. Mamy bardzo dużo narzędzi różnych, istnieje tam ten manager pakietów APM, czyli Alpine Package Manager, który pozwala ściągnąć praktycznie większość pakietów, które są dostępne na Linuxa. Między innymi na przykład Vima, między innymi na przykład OpenSSH, między innymi Ruby i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo przyjemna rzecz, dzięki której możemy jakby z powrotem zyskać jakąś taką namiastę jakby jailbreaka na iPhone'ach. No i między innymi da się tam zainstalować Pythona i menedżer pakietów PIP Pythonowy. Dzięki temu byłem w stanie zainstalować aplikację YouTube DL, której używam do archiwizacji muzyki z YouTube'a, ale działa tam to po prostu tragicznie. Zanim zacznie w ogóle YouTube DL jakieś większe działanie, to minie z 45 sekund do minuty nawet. Potem działa to w miarę płynnie, ale zanim się to wszystko załaduje, to jest po prostu rzeźnia. Dla kontrastu na przykład Vim włącza się do strzału, SSH działa do strzału, różne komendy Linuxowe działają też bardzo, bardzo dobrze, a Python właśnie na tym ISH w iOSie działa tragicznie. To jest po prostu tragedia. Natomiast na obronę ISH mam to, że jest to aplikacja, która jeszcze nie wyszła z bety i korzystam z niej właśnie dzięki uprzejmości deweloperów tej aplikacji, którzy dodali mnie do Test Flighta, czyli takiego środowiska, gdzie można testować wersję beta takiej aplikacji. Nie ma tam możliwości dodania nieograniczonej ilości osób, więc jeżeli ktoś nie korzysta z tej aplikacji, to oni go usuwają. A ja jeszcze się tam trzymam i to mnie bardzo, bardzo cieszy, że jestem, jakby dostałem taką możliwość korzystania z tej aplikacji. Aplikacja jest sama w sobie niesamowita, tylko jeszcze wymaga trochę odpisowania. Teraz widzimy, że się wypakowuje masę jakichś jarów, są pliki Javy. Więc widzieliśmy już tutaj Pythona, widzieliśmy Java. Dzieje się tutaj dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy. Ale generalnie sam extracting, więc kompilowania nie ma. Kotlin to jest język taki, który właśnie jest stosowany przez JetBrains, czyli firmę, która właśnie napisała zarówno Android Studio, jak i PyCharm, jak i RubyMine i tego typu programy. Windows. Driver for ADB. Czy to jest driver, który jest wymagany do działania z urządzeniami zewnętrznymi? Czy to jest driver wymagany w ogóle do jakiegokolwiek developmentu? Ja tego nie wiem. Sprawdzę jeszcze tutaj, w tym komunikacie. Nie, to jest generalnie napisane, żeby po prostu podłączyć urządzenie, więc prawdopodobnie nie wymaga to dodatkowych sterowników. Staram się też, żeby nie pokazywać Wam tutaj jakichś zbędnych miszmaszów, które bym dokonywał w systemie, żeby to środowisko sobie wystawić. Chciałbym wykonywać minimalną ilość kroków, żeby to, do czego dążę, czyli uruchomienie przykładowej aplikacji w wirtualnym środowisku, było wykonane. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę kombajn. Chyba pobierało się to szybciej niż teraz się instaluje. Patrzcie, to jest wyłącznie wypakowywanie. Dobra, instalacja się zakończyła. Więc sprawdzimy, co z tego będziemy w stanie wycisnąć. Czy nasze urządzenie będzie już widoczne, czy jeszcze nie. Będziemy musieli je najpierw jakoś uruchomić. Wstaje to Android Studio, czy nie? Jakiś anti-malware teraz się na Windowsa wyłączał. O, coś się zaczyna dziać.
nic nie chcemy importować, chcemy je po prostu uruchomić. Niech ruszy. Z chęcią bym zabił ten anti-malware, ale pewnie się nie da. Na pewno i tak on wstanie od nowa, jeżeli bym go ubił. Nie no, w życiu nie zezwolę Google'owi, żeby sobie... Nie będę. Co jest zupełnym kontrastem przy urządzeniach Apple'a. Urządzenia Apple'a nie pytają, czy zezwolić Apple'owi na wysyłanie, że tam coś. Tylko, czy chcesz pomóc Apple'owi? A pomóc Apple'owi zawsze chcę. Tak samo chcę pomóc deweloperom. Więc oni mają jakby moją rękę w ich stronę wyciągniętą. Spoko. Dalej lecimy. Standardowa. Oczywiście czarny motyw. Bez czarnego motywu to nie jest praca. Bo jak kto wymyślił biały motyw? Nie IntelliJ. I jeszcze się będzie coś pobierało, tak? No nieźle. Kolejna rzecz się pobiera. Jakieś repozytory mam dwa. Więc nieźle. Ale trzeba przyznać, że nawet ładnie miał ten interfejs zrobiony. I też prędkość pobierania nie jest zła. Zaraz zresztą sprawdzimy, jaka jest prędkość pobierania. No, 8 nawet, ładnie. 9 na sekundę. Pięknie. I już on zipuje. I teraz jeszcze pewnie będą się kolejne komponenty instalowały. Więc chwilę to znowu zajmie. A ja niestety nie jestem w stanie robić cięć, bo nagrywam po prostu OBS-em i w OBS-ie nie ma takiej funkcjonalności jak pauza. Więc to jest trochę dziwne. Dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem, bo generalnie zawsze jak nagrywałem jakiś let's play czy coś w tym deseń, to nie robiłem pauz, no bo nie robiłem, bo nie miałem takiej potrzeby, bo z reguły zawsze gdzieś tam biegałem i przeważnie nic nie miałem takiego dłuższego do robienia. I teraz widzę, jak taka funkcjonalność by się przydała. Zresztą chyba kupię Final Cut'a. Tylko musiałbym sobie zrobić jakąś mini farmę do renderu, bo no, na tym Macintoshu nie będę renderował, no, powiedzmy sobie szczerze. Nie pozwolę, żeby jego wiatrak pracował jeszcze głośniej niż w tej chwili. Może pomyślę o Hackintoshu kiedyś. Ale to jest dopiero melodia przyszłości. I kolejny pakiet. Kolejnych 100 ileś megabajtów. Ciekawe, że aż tyle jest potrzebne, żeby taka funkcjonalność jak emulator Androida się zainstalowała. Zobaczymy, jak tam nasz dysk. Nieźle. I chyba w końcu pobiera się nasz emulator, na który tak długo czekaliśmy. Ale na bank znowu będzie się składał z jakichś PNG-ów i z XML-i, które będą wykazywały się w nieskończoność. Podobnie do reszty rzeczy, które już są za nami. Ten progress bar jest upośledzony. Na 90% na normalnym Windowsie, nie wirtualnym, działa tak samo. W sumie ciekawe to. Wirtualka w wirtualce. Kolejna wirtualka, ale z Androidem. Tak, Docker w Dockerze. Jakieś biblioteki Qt, tego typu rzeczy. I pliki Windowsowe QEMU. O, czyli że widzimy, na czym to siedzi. QEMU to jest coś w stylu takiego VirtualBoxa, tylko bardziej surowego. I znowu kolejna rzecz, kolejne sorsy, kolejna paczka. A nie, tu się chyba przeliczyłem, bo to już jakieś pliki javowe. Czyli faktycznie coś lepszego się dzieje. Kojarzy mi się to prawie z plikiem sources xsx na domyślnym nośniku instalacyjnym Windowsa 10 i w ogóle Windowsów. Czasami jak Windows się depsuje, to używa się komendy, która właśnie używa tego pliku sources i dlatego proszą wtedy, żeby wskazać lokalizację tego pliku. Nawet już w tej chwili nie pamiętam, jaka to jest komenda, która z tego sources xsx korzysta.
bo przez ponad chyba rok, czy nawet półtora roku nie miałem z tym nic do czynienia. A im więcej z jakimś narzędziem działamy, z jakimś językiem, z jakimś pakietem, tym bardziej po prostu znamy już niektóre rzeczy na pamięć. O, coś się dzieje. O, błąd. Czyli to wymaga, żeby była włączona funkcja Hyper-V. Spoko. Spróbujemy ją odpalić. Włącza się ją przez Windows Features. Procesor nie wspiera możliwości wirtualizacyjnych. Czyli odam nasza do kajfasza. Prawdopodobnie jest to gdzieś tutaj. Okej. Włącza się to tutaj. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak wyłączyć wirtualka i odpalić możliwości wirtualizacyjne w ustawieniach VMware'a. Generalnie takie rzeczy robicie sobie w BIOSie, w opcjach procesora chyba, z tego co mi się dobrze pamięta. Generalnie w Macintoshach nie ma BIOSu, więc w tej chwili wam tak wprost z autopsji nie podpowiem. Aczkolwiek gdzieś tam właśnie w BIOSie takie coś się włącza. Domyślnie to powinno być aktywne. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli macie włączonego Hyper-V, to nie będzie wam działał VirtualBox. Hyper-V działa fajnie z VMware'em. Nie wiem jak z Parallelsem. Parallels jest Macowy, ale z VMware'em działa fajnie. A z VirtualBoxem się to krzaczy. Nie mogą być włączone dwie rzeczy naraz. Ale VirtualBox jest słaby. Mi osobiście na Macintoshu, jeżeli popracuję sobie na nim przez tydzień, to komputer potrafi sam się zrestartować, zaliczyć kernel panik i jest bardzo nieprzyjemnie, więc dlatego nie korzystam z VirtualBoxa. Dobrze, że się nie włączył update. Jeszcze tego mi tylko by brakowało. Okej, z tego co widzę, to Windows się włączył. I możemy wracać do instalacji Android Studio. OK, teraz jak się instalowało ten emulator? Niby jest wszystko zainstalowane, ale czy aby na pewno? Spróbujmy jakiegoś sampla otworzyć. Chociażby takiego. A, tu jest chyba możliwość debugowania. Coś się jeszcze tutaj dzieje, pobiera się nam jakieś gradle. Chyba to jest narzędzie do buildowania projektów w Javie. Chyba kiedyś miałem z nim coś do czynienia. Może jest tu jakiś guzik, który włącza sam emulator. Skrypt SH baszowy.
React Native. Nie wiem, czy on coś zrobi, czy nie. Chyba nie. Gradle znowu działa. Zobaczymy, co się dzieje w Gradlu. Nie, nic tu nie ma do pokazania. O, wirtualne urządzenia, super. O to mi chodziło. No, od razu wiedziałem, że to jest ten guzik. Dajcie mi mojego Nexusa 5. No, fajnie będzie. Przecież, aha, download potrzebuję zrobić. I znowu download, moi drodzy. Po prostu rzeźnia, download za downloadem. Nie można takiej prostej rzeczy zrobić, jak po prostu od tak zainstalować emulator, żeby w Reactie Native móc tłuc aplikację. O, skończyło się. Pobrał się Android, lecimy dalej. Super. Finish. No i spoko. Tutaj się go chyba uruchamia. Wyłączmy to, żeby ten Gradle nie działał. Weźmy z tego. Nie chcę Gradle. Ech, wyłączyło mi się urządzenie wirtualne. Android Studio. Odpalamy kobyłę. Ciekawe, czy taki scrollbar jest domyślnie w Android Studio. Czy to jest jakiś glitch mojego systemu operacyjnego, czy tam VMware'a. I znowu tu jesteśmy. O. Welcome. Fajnie. Odpalimy go jeszcze raz. Działasz czy nie działasz? Indexing. Z tego słyną dosłownie programy od IntelliJ'a, czy tam IntelliJ to jest program żałowy, ale od JetBrainsów. Po prostu zawsze jest indexing. To jest takie trochę męczące, bo te komputery się pocą i tak dalej. No ale za to jakby te programy rozumieją składnie kodu, rozumieją to, jakiego teraz, jakiej funkcji, jakiego helpera, jakiejś metody możemy chcieć użyć. Są inteligentne, ale ma to też swoje minusy. Dla kontrastu Atom jest głupi jak but, ale działa wydajnie i w miarę stara się, pomagać jak tylko może. Aha, dobra, czyli jednak nie wyraźmy tego Hyper-V do końca, bo włączyłem tylko w maszynie wirtualnej tą opcję, tą opcję wsparcia wirtualizacji. Sprawdzimy jeszcze ten komunikat obłędzia. Nie, w życiu nie pomyślał, że tutaj może być guzik search w Google. Pewnie otworzy mi Internet Explorera, bo to jest domyślna przeglądarka. No i kolejny reboot, super. Tego mi było trzeba. Super, zbudowała się. Kolejny typ,
Już mnie męczy powoli tym React Native. Uruchamiamy zbrodniarza. Dalej ma problem jakiś? A, to dalej ten haksem. Pierwszy raz w życiu searchuję przez tego Windows Findera. Old version of Edge? Przecież to jest jedna z najnowszych z 2017 roku. Powinno działać wszystko. Takie trochę dziwne. Ok, unzipujemy. Serio 2 MB tak wolno się pobierają. Dalej problem. Ojeju. Ma być wirtualizacja aktywna, a Hyper-V wyłączona. Człowiek się uczy przez całe życie. Absent features. Musimy ją odinstalować. I restartujemy znowu. Mam nadzieję, że to już ostatni restart. Ciekawe notabene, ile już restartów tego Windowsa było za mną dzisiaj. Znowu working on updates. Ludzie. I znowu restart. Czy to będzie już ostatnie logowanie? Aj, nie to nawet. Potrzebuję wybrać Hyxama. Gdzie to wypakowałem? Windows jak zwykle przydatny. Sarkazm. Kto szybciej go znajdzie? Czy ja? No, oczywiście. Mi się udało po raz kolejny wybrać Windowsa. Och, chwilę mi to zajęło, żeby to wszystko jakoś dopracować. Zobaczymy, czy teraz nam się uda wreszcie uruchomić emulator urządzenia z Androidem. Notabene, które cały czas mam w swoim posiadaniu Nexus 5. Z tego, co teraz widzę, to lepiej chyba było mi uruchomić Expo na iPhone'ie i po prostu pokazać Wam ekran telefonu. Chociaż byłoby to kiepskie trochę. Tak, pracować jakby z takim dodatkowym ekranem. Kolejny tip z cyklu Java jest super, polubią i ty, ale co jak co, w Javie są bardzo dobre zarobki. Przynajmniej tak mówią wszyscy, którzy się z nią zetknęli. Nie no, ja też na zarobki w sysadmince nie narzekam. O, no dobra, tylko jak tą binarkę zaktualizować? Są po prostu hipokryci. Najpierw mi instalują software, który jest... Co, on się włączy, czy on się nie włączy? Czy mam go sam włączyć? O, dobra, włącza się. Wow, całkiem elegancko. Nie widziałem jeszcze takiego ekranu włączania się Nexusa. No to będzie ciekawe, czy jest Android 9.0 na Nexusa.
Są jakieś custom romy. Nawet 5X nie będzie miał, nie miał aktywacji. Ciekawe, ciekawe. Widzicie, Nexus 5 jest z 2013 i mniej więcej z tego samego okresu jest iPhone 5S. Ja na iPhone 5S zaraz wam powiem, jaki mam system. 12.1.4, czyli w chwili obecnej najnowszy dostępny iOS, jaki istnieje, mam na telefonie wieloletnim. I działa bardzo dobrze. Czasami chwilę mu zajmie, żeby sobie pomyśleć tam nad czymś, typu jak włączam aparat, to jakieś 5 sekund, coś takiego, ale działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze ten system. I na iPhone'a właśnie 5S nie narzekam. Tak samo miałem styczność z najnowszym systemem na iPhone'ie SE. Też pięknie chodzi, bez problemu. A Google'owi szkoda wypuszczać nowego Androida na 5S-a, który był jego flagowym telefonem przez naprawdę długi czas. Zawsze się Google chwaliło właśnie 5S-em. Tak samo deweloperzy tak go sobie przyjęli jako takie urządzenie do pokazywania swoich aplikacji, jak na nim działają. Nexus 5 to był taki flagowiec. Dlatego właśnie poniekąd z sentymentu teraz go odpaliłem. A długo się włącza, naprawdę dłużej się włącza niż normalny Nexus 5. Albo to iPhone'y się tak szybko włączają, nie wiem. To trwa prawie jak instalacja Windowsa 10. Notabene ciekawiło mnie dzisiaj to, czy Windows 10 podczas swojej instalacji cokolwiek kompiluje. Czy tylko ekstraktuje pliki, ale raczej nic nie kompiluje. Przynajmniej z tego, co mogę sobie jakoś tam pomyśleć. Ale mogę się mylić. O, coś się podziało. Poczekamy. I jeszcze poczekamy. Dobra, chyba w końcu się nam Android odpalił. Zobaczymy, czy się menu chociaż pojawi jakieś, czy coś. W ogóle chyba cały system mi się przyciął. Niby. Ojej, coś się dzieje. Czyżby już zaczął działać? No spoko, trochę go coś przytrzasnęło. Najprawdopodobniej ten emulator. Wyłączymy go, dodamy systemowi. Co mu dodać? Myślę, że RAM-u trzeba było mu dodać. Procesora to pół biedy. Dobra, miejmy nadzieję, że to będzie ostatni reboot. Wyłączam maszynę, dodam więcej RAM-u i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Zrobimy do 4 GB RAM-u. Niech ma. Kolejny typ of the day. I lecimy. Butujemy Nexusa. Miejmy nadzieję, że tym razem już zabutuje się bez problemu. I szybciej, wydajniej niż ostatnim razem. Wow, coś się dzieje. O. Okay, let's finish. Okay, start. Don't copy. O, coś się pozmieniało. Pozmieniało czy nie pozmieniało? Trochę laguje, ale nie jest najgorzej.
Sprawdzimy teraz, czy w końcu nasze środowisko deweloperskie będzie mogło zadziałać tak, jak tego chcemy. Spróbujmy po prostu najpierw npm start. Teraz pewnie się nam włączy znowu Edge. Oczywiście Edge. O. Może coś się uda. O, coś się dzieje. Installing Expo on device. A, jednak jakiś problem. Ech. Cannot bind. Only one usage of each socket address is normally permitted. Czyli, że coś już działa na tym porcie 5037, ale coś się kręci jeszcze, więc zobaczymy. Może uda się jeszcze to zainstalować. Czy coś się z tym Androidem dzieje, czy nie do końca? Spróbujmy jeszcze wejść w jakieś settingsy, jeżeli coś takiego tutaj istnieje. A, istnieją. Zobaczymy, czy się aż tak zmieniło, kiedy ostatni raz miałem styczność z Androidem właśnie na tym telefonie. Czy ja jeszcze pamiętam, jak się włączało narzędzia deweloperskie? Haha! Działa! No i co, mam teraz gdzieś narzędzia deweloperskie? Zapewne to będzie dalej chciało, żebym się połączył do Google, czego oczywiście nie zrobię. Nie chcę ustawiać tapety, nie chcę, żeby mi się... Pierwotnie myślałem, że to jest ustawienie... Że to jest ustawienie po prostu tego Androida SDK, ale okazuje się, że to jest tylko ustawienie jak gdyby tego wirtualnego telefonu, że to nie jest nic takiego. Spalaj. Nie chcę podłączać konta Google do wirtualnego urządzenia, które używam tylko przez te 2-3 godziny. Nie chcę CBD, tylko chciałem tam coś niżej. I nie Google, tylko oczywiście system. No, advanced, dobra. USB debugging, oczywiście. Sprawdzimy to. Dobra, gdzie mamy ten Android Platform coś tam? Dajcie mi nowy terminal. No, jeden pomocny. No i spróbujemy jeszcze raz. Błąd. Spróbujmy jeszcze zrobić tak. Zamknijmy Android Studio. To być może ono nam okupuje tą wtyczkę czy coś tam. To wyłączamy. O, urządzenie zostaje. To jest ciekawe. Spróbujmy to wyłączyć i włączyć ponownie. Npm start. Coś się zaczyna dziać.
To mnie cieszy. ADB reverse. Mało mi to mówi. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy, czy coś pójdzie do przodu. No oczywiście, kolejny błąd. Only one usage. Spróbujemy to jeszcze zakilować raz. Tak, killujemy. Tak, 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 tak. 10048. Czy to jest PID tej aplikacji, której szukamy? Dajcie mi szczegóły. ADB, oczywiście, ADB widzę, że działa. Spadaj. Nie, nie ma takich dużych portów. Czy portów, PID-ów. Nie, raczej to nie jest to. No to jest ciekawe, że ADB niby działa dalej. To na czym działa ADB? Przecież się cały czas włącza. Może to? Application Frame Host, ADB. Dalej się włącza gangrena. Nawet się dwie włączyły. Spróbujemy go wyłączyć. Or off. Kalendarz mi się włączył w ogóle. Dziwne rzeczy. No to ADB mnie dziwi. Skąd on się bierze? No zobaczymy w ogóle, gdzie to rezyduje. AppData, local, Android SDK, platform tools. I co, dalej działa? Dalej działa. Dalej ma się dobrze. Spróbuję się wylogować, zalogować. To powinno ukilować część aplikacji. Zróbmy to po standardowym. Odpalmy sobie CMDK. Przejdziemy do naszej aplikacji. React Native. My application. NPM start. Tak, nie ma włączonego urządzenia z Androidem. No cóż, chyba musimy poczekać znowu na uruchomienie studia. Może tam znowu coś się nam uda zrobić. I znowu bugi. Dobra, próbujemy wystartować tego Pandziora jeszcze raz. O. Coś się dzieje. Simulator ready. Jeszcze raz widziałem taki komunikator. Nie komunikator, komunikat. Permit drawing over other apps. OK. Display over other apps. Hurra, coś się dzieje. Juhu! Open up app.js to start working on your app. To mi się podoba. Sprawdzimy, czy możemy działać z naszego niezawodnego notatnika Windowsowego. Nie do końca. Wiecie co? To otworzę to po prostu w Vimie.
No i super. O, coś się dzieje. Przeładowuje się. Ura, fajnie, to mi się podoba. Tylko czy to naprawdę tak długo się przeładowuje? Zmieńmy coś takiego nietekstowego na przykład. Na przykład te kolory. Śmiesznie. Ciekawe, czy da się zmienić po prostu zwykły kolor tekstu. Bardzo to topornie idzie. Spróbuję wgrać sobie tę aplikację Expo na starego iPhone'a i zobaczymy, czy uda się zrobić coś lepszego. No, a niestety tekst nie łapie koloru. To jest trochę martwiące. Expo Client, instalujemy. Pewnie poprosi mnie o odcisk palca. Ok, Expo się wygrało. Uruchamiamy na iPhone'ie, prawdziwym 5S. Nawet wam zresztą pokażę. O, teraz powinien być widoczny ekran mojego iPhone'a. Ciach. Open in Expo. Wykazał się to już wcześniej, zanim odpaliłem nagrywanie. Coś się dzieje? Czy nic się nie dzieje? A nie, dobra, wskoczyło. Building JavaScript Bundle. Trochę to potrwa. Chyba. No, im komputer głośniej pracuje, tym szybciej to idzie. Wiecie co? W sumie nie wiem, czy ta wydajność tego Windowsa nie jest podyktowana tym, że nie aktywowałem wirtualnej maszyny. Ale jakoś wątpię. Co to jest to? A więc. Oj, błąd. Reload. Zbuildował. A tutaj coś się dzieje? Nic. Spróbuję to zastartować. O. Super. Super, pobiera się bundle. Ponad 100%. Welcome to Expo. Welcome, spadaj. Pokaż moją aplikację. Jest moja aplikacja. Super. Spróbujemy zmienić ten kolor. Kolor backgroundu. Zapisaliśmy. I co? Przeładowuje się, czy się nie przeładowuje? Android już sobie pobiera. A ten cymbał nie. Bo to począłem z urządzeniem. Reload.js bundle. Super, to mi się podoba. Teraz zrobię jeszcze jakąś zmianę. Zobaczyć, czy da się na tym normalnie pracować. Pójdźmy, usunę pierwszą, tą drugą linijkę. Czy on to załapie? Bo Android widzę, że załapał chyba do strzału. Android łapie do strzału. A tam nie. Inspektor? Wow. Fajnie się reloaduje, to mi się podoba. Myślę, że lepiej będzie działo normalnie
po normalnej sieci, a nie po tym ich serwerze jakimś tam. Więc generalnie React Native, fajna sprawa. Zobaczymy, jak będzie działało na Xcode jeszcze. No, można się bawić. Tylko generalnie nie programujemy w takim edytorze notatnikowym, tylko raczej staramy się jakiegoś Atoma czy coś w tym stylu. No i git. Dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się wszyscy dowiedzieliśmy, czegoś się wszyscy nauczyliśmy i tyle. Spokojnego wieczoru życzę. Trzymajcie się. Nie klocki. Intro.